cyk, bzyk, w gałęziach drzew. Słychać cyk, cyk we wszystkich kwiatkach. Każda z nas zajęta bardzo jest. Cyczymy sobie tu z cyczkiem. Cyczek z nami tu jest. Cyczymy sobie tu z cyczkiem. Tak szczęśliwie w ulu żyjeć się. Słonko zawsze świeci. Świetnie jest żyć tu. Kiedy cyk, 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 bzyczy z bzyczkiem. Cały ul. Ul. Bzyczek pomaga. No to gotowy, bzyczku? Tak. Kto ostatni na placu ten żuk gnojowni? Ej, ja wiem! Bzyczku! Tak, mamo? Robię dziś na kolację naleśniki, ale miód mi się skończył. Mógłbyś skoczyć do sklepu i przynieść mi słoiczek? Ale Jasper i ja właśnie idziemy na plac zabaw. Pójdziecie, gdy wrócicie ze sklepu. No dobrze. Miłego pikniku, moi kochani. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, Mrówko. Na razie. Dzień dobry, chłopcy. Dzień dobry, pani Biedronko. No i panie Krocionogu. Dobrze, w czym mogę ci pomóc, bzyczku? Poproszę słoiczek miodu. Mama dziś robi naleśniki. O, świetnie, wszyscy je robią. A pan Pajączek chce dziś podobno zrobić gofry. Jeden słoiczek miodu. O nie, nic się pani nie stało? Nie, wszystko dobrze. O rany, to był już ostatni słoiczek miodu. A Vince jest na konkursie tańca, więc nie przyniesie drugiego. Możecie tu posprzątać i popilnować sklepu? Przyniosę więcej miodu. No my... To świetnie, za chwilę wracam. Super, chyba już w życiu nie pójdziemy na ten plac zabaw. Cześć, Mrówko. Cześć, Gąsienico. Nie mogę teraz plotkować, zostawiłam bzyczka w sklepie. Czyli masz jakieś ploteczki? Słuchaj, nie uwierzysz, panu chodził mówić z Biedronką. Ja chcę już iść się pobawić. A może... Może byśmy się pobawili tutaj? Te cukierki pyłkowe wyglądają przepysznie. Jasper, nie możemy ich zjeść. Mrówka się nie pogniewa, jeśli zjemy sobie po jednym. Może rzeczywiście. Waży stonę, a więc się świetnie bawi na konkursie. Wszyscy tańczą żajba. Uwielbiam tę piosenkę. Wszyscy tańczą żajba. Wszyscy tańczą dziś. Wkoło się rozlega imprezy głośny bzyk. Wszyscy tańczą żajba. W ulu tańczą dziś. A to kto? Halo? Lord Baroni Bzyk z tej strony. Dzwonię, żeby powiedzieć, że idę już odebrać ten słoik cukierków pyłkowych dla królowej. Dobrze, Lordzie Baroni. O nie! Zobacz, jaki zrobiliśmy bałagan. Poza tym zjedliśmy wszystkie cukierki pyłkowe. Dzień dobry! To Los Baroni! Mrówko! Więc? O, niech mnie! Ależ tu jest bałagan! Kiedyś Mrówka dbała o pewien poziom. Jasper? Bzyczek? Wyjdźcie już! Mrówka na chwilkę wyszła.
Nie szkodzi. Ja tylko po zamówienie dla królowej. Oczywiście, lordzie baroni. A może stoi gdzieś tu na półce? No a może królowa wolałaby jednak cukierki spadziowe? Hmm? Są smaczniejsze. Ależ skąd? Królowa uwielbia cukierki pyłkowe. A może owoce? Owoce są dobre. Królowa uwielbia owoce, ale dzisiaj przyszedłem wyłącznie po cukierki pyłkowe. No, ale problem jest w tym... Co tutaj się stało? O matko, to jakieś pobojowisko. A poza tym wygląda na to, że nie macie już cukierków pyłkowych. Słoik na cukierki jest pusty? Szczęście, że został mi jeszcze jeden słoik na zapleczu. Dziękuję, Mrówko. Swoją drogą mogłabyś tu czasem posprzątać. Wszyscy musimy trzymać jakiś poziom. No, to do widzenia. Dobra, co tutaj się w ogóle działo? No bo nie mogliśmy pójść na plac zabaw, to postanowiliśmy się pobawić tutaj. O, mój brzuszek. Pewnie zjedliście zbyt dużo cukierków pyłkowych królowej. Przepraszamy, Mrówko. No mam taką nadzieję. A w ramach przeprosin możecie posprzątać ten bałagan i wypakować te wszystkie ciężkie słoje miodu. Tak, Mrówko. Ale się Wiz zdziwi, gdy mu powiem. Kupiłem miód, mamo. Dziękuję, syneczku. I mam dla ciebie coś pysznego za to, że tak mi pomogłeś. Proszę, cukierek pyłkowy. Nie dziękuję, mamo. Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International, Start International Polska.